Szczęść Boże, Marta Klimczak, witam i zapraszam na prognozę pogody. Nad północno-zachodnią i środkową Europą układ wysokiego ciśnienia, nad pozostałym obszarem niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie niż i fronty, co oznacza, że nad obszar kraju napłynie zimna masa powietrza. W północno-zachodniej Europie zachmurzenie małe, nad pozostałą częścią kontynentu duże lub całkowite. W Moskwie i Londynie opady deszczu. Najchłodniej 3 stopnie w Warszawie, najcieplej w Rzymie i Bukareszcie 17 stopni. Przechodzimy do mapy Polski. Na Podkarpaciu, w północnych i środkowych regionach zachmurzenie duże oraz opady śniegu. Na południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 2 stopni na południowym wschodzie do 5 na północy i północnym zachodzie. Powieje umiarkowany wiatr z północy. Niewielki wzrost ciśnienia na barometrach 1023 hektopaskale. Zapraszam na przegląd regionów.